Słowo Boże na dziś czytamy z Piątej Księgi Mojżeszowej i z listu apostoła Pawła do Filipian. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził swój lud. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, dzisiaj Boże Słowo przynosi nam piękny obraz. Obraz orła. Dobrze wszystkim ludziom wszystkich narodów i wszystkich kontynentów znany. Wszak orzeł jest symbolem siły, mocy, drapieżności. Szczególnie nam, Polakom, orzeł jest bliski, wszak wpisany jest w godło naszego kraju. Ale Biblia podaje nam obraz orła w trochę innym kontekście. Nie tyle drapieżności i siły, co opiekuńczości i troski. Kiedy czytamy, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Wszak to jest przykład ojcowskiej, matczynej troski nad swoimi dziećmi. Zakończony tym zdaniem, tak Pan sam jeden prowadził swój lud. 3 dni temu w Lublinie, a dokładnie w Jeszywie Mędrców Lublina, przed wojną największej szkole rabinicznej na świecie, spotkało się 3 rabinów, którzy nas, księży chrześcijańskich, uczyli interpretacji Biblii, Tory. Jeden z rabinów przywołał taką oto myśl, że najbardziej wszechmoc Pana Boga objawiła się wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył świat człowieka i oddał ten świat człowiekowi. Jakby wycofał się, zdystansował się, polecając ten świat ludziom i mówiąc, odtąd wy stwarzajcie ten świat dalej. To bardzo podobny obraz do tego z orłem. Pan Bóg jak orzeł nosi nas na swoich skrzydłach, ale do pewnego momentu. On mówi w pewnej chwili, teraz próbuj sam. Do ciebie należy decyzja, do ciebie należy ten świat. Możesz go zdobyć miłością, dobrocią, wiarą, a ja będę z tobą. Wszak pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Amen.